To jest druga rzecz, którą ludzie mi mówią, z wyglądu. Z głosu mówią, że Łukasz Lewandowski, a z wyglądu Ed Sheeran. Bardzo dużo osób mi to mówi. Ja miałem dwa castingi takie właśnie na początku kariery, jakby do dużych filmów. Najpierw miałem do postaci z Gwiezdnych Wojen, ale nie będę zdradzał jakiej postaci. Nie wygrałem tego castingu i następny był ten Spider-Man. I pamiętam tylko tyle, że ten casting poszedł mi bardzo dobrze. Jakoś taki miałem dzień, że od razu złapałem flow z postacią. Cześć, ciociu! Hej! Co tam w szkole? W porządku. Konkretną bryką ktoś tu zajechał. Patrzy, widzi tego Ironmana i ma od razu to, co jakoś tam świetnie mi się razem z nim gra, co jest bardzo trudne, bo on bardzo dużo tam się jąka. Czemu? Co pan tutaj... Cześć, jestem Peter. Co się tu sprowadza? Chciałem cię poznać. Dostałeś przecież maila, tak? I taki jest wtedy dzieciaczkowaty, zdjęty, no trochę bardziej taki to jest głos, nie? Taki przelękniony i trochę lżejszy często, ale też jak się podjara czymś. Dzięki! Tylko lądowanie było trochę nie teges, ale to przez ten skafander. Nie, ale panie Stark, jest super, dziękuję. Ekstra, ale w takiej sytuacji lepiej dużo nie gadać. Jasne. Panie kapitanie, jestem fanem Spider-Man. No już, autograf kiedy indziej. No. Cześć wszystkim. W Spider-Manie myślę, że jest dużo. Myślę, że jest dużo Gawlika i też myślę, że dlatego dostałem tę rolę z castingu. Przecież to wybierają ludzie, którzy nie znają polskiego, więc podejrzewam, że jakoś tam patrzą tylko na ekspresję, na to złączenie w sposobie mówienia. I faktycznie moja rodzina, moja siostra, moja mama mówią, jak zobaczyły po raz pierwszy ten film, że no podobny jest do ciebie. Hej ludzie, widzieliście stare filmy? Imperium kontratakuje! Matko Tony, ile ten gość ma lat? Jakoś zapomniałem go wylegitymować, ale stary nie jest. Holland jest ode mnie o 2 lata jeszcze młodszy. A sam gra postać, która jest około 6 lat młodsza od jego prawdziwego wieku, więc my jakby tym mamy po prostu młode głosy i się jakoś w to wpasowujemy właśnie wyglądem i głosem młodym. No, takiej wiernej odzieży to ze świecą szukać. To ja też chętnie się przydam. Co do jak? Tak, wiem co pan powie. Nie powinno cię tu być. Już wracałem do domu. Nie chcę tego słuchać. Było strasznie wysoko, w drodze pomyślałem o panu. Ale no i tak jakby przywarłem do statku, a ten kostium jest... On mi normalnie czyta w myślach, więc w pewnym sensie to pana wina, że tu jestem. Co ty powiedziałeś? Odszukuję to i teraz jestem w kosmosie. Tak, dokładnie tam, gdzie miało cię nie być. Niektórzy twierdzą, oczywiście zdania są podzielone, ale niektórzy uważają, że on właśnie powrócił do tego, jak w komiksach wygląda ta postać, przynajmniej w początkowych fazach komiksów, gdzie on był jeszcze nastolatkiem, dużo gadał, był geniuszem, ale był takim nerdem, któremu trochę nie szło, który nie mógł złapać kontaktu z rówieśnikami i cały czas rzucał sucharami, co też jakoś tam jest gdzieś blisko mnie, bo ja też osobiście uwielbiam, jak to się mówi, suchary i betony i uważam, że to są niedoceniane żarty po prostu. Thor, Hulk, miło was poznać! Jakoś lepiej wyglądasz w telewizji. Iron Man! No co ty banki obrabiasz? Jesteś miliarderem! Nie było takich strasznych sucharów w tych filmach. Bardziej w komiksach, bo też gram w sensie wersję animowaną. Stój, nie ruszaj się! Zobaczymy, jak sobie poradzisz z nowym, ulepszonym pajączkiem. Nie podszedł ci nowy wygląd? Poczekaj, jeszcze przywykniesz. Jak do pryszcza. Nie, zaraz, ten suchar już był. Muszę opracować nowy repertuar. W tej wersji animowanej nie podkłada głosu Holland. Nie jest ten sam rodzaj współpracy, no bo jakby z Hollandem to ja czuję w ogóle jakąś taką rodzaj właśnie tego, że razem tworzymy. Może to jest nieskromne, ale ja też mam jakby duży strach przed tym, żeby nie zepsuć tego, co on robi, bo robota, którą wykonuje, jest genialna. Ja czasem oglądam, zachwycam się, śmieję się z tych scen i dopiero po chwili przychodzi refleksja, że muszę teraz zrobić wszystko, żeby ludziom po prostu nie zepsuć tego, co on stworzył. I to jest bardzo trudne w tych filmach gębowych, że tak powiem. Opisz dokładnie całe zejście. No więc taka dziewczyna ode mnie z klasy, spotkałem ją na zawodach. Jesteś Viola, tak?
Tak. Niby ją znałem, ale była jakaś taka inna. Wyluzowana, bardziej pewna siebie, fajna, ładna. Zostałem zaproszony do zagrania roli Tonego, czyli tam chłopaka Violi, głównej bohater, jednej tam z tych głównych, którego dubbingował Łukasz Lewandowski. Bardzo często ludzie mi mówią w studiach, że tak po prostu, że... A wiesz, do kogo masz podobny głos? Kojarzysz taki aktor, Łukasz Lewandowski? Tak, tak, oczywiście, wiem. Zaprosiłem ją do kina. To może w piątek? Dobra. W piątek. I poszedłem na te zawody. I wtedy zdarzyła się ta cała akcja na parkingu. No i to faktycznie jest taka bajka, którą oglądałem jako dzieciak. I miałem grę komputerową, więc no, jarałem się tym bardzo, że zagram, mimo że to była mała rola, ale no fajnie. I Pixar, i super. U skautów nauczysz się, jak stanąć na własnych nogach. Na zdrowie. Jak o siebie zadbać, jak być mężczyzną. Wiesz co, Stuart? Mnie się ta cała przyroda nie podoba tak jak tobie. No bo co takiego ciekawego jest u skautów? Ojej, to jest jakaś prehistoria. To jest właśnie jeszcze z czasów tego, jak jako dzieciak grałem, no głównie reklamy, ale zdarzyło mi się też zagrać jeden dubbing, czy tam dwa, i pamiętam, że ten Stuart malutki, ale to była wersja taka animowana, to była jakaś dodatkowa wersja, to nie były te filmy fabularne. Aha, no to ładnie się zapowiada. Nazywasz się? As Fonflu. I super, As Fonflu. Napisane mam tutaj, że trening ci poszedł. Nie jestem As Fonflu, tylko As Fonflu. Rozumiem i bardzo się cieszę, ale nie widzę różnicy. No tak, tam to jest taka postać takiego blondyna. No to jest dziwna dla mnie postać, bo jest taki przystojniaczek, więc dziwna dla mnie postać. Nie no, taki jakiś cwaniaczek. Nie ma broni, którą bym nie władał. Proca, pistolety laserowe. Potrafię ustrzelić komarowi nóżkę z 300 metrów. Piękna. Fantastycznie, As Fonflu, dziękujemy. Odezwiemy się lub nie. Też chłopak, też rodzaj trochę takiego skate'a, trochę takiego jakiegoś luzaka i takiego zakochanego w sobie typa. No ale nie wiem, fajna bajka. No, dwa sezony tam nagrywaliśmy i... Cześć, mama! Brunia! Nie wolno! Sorki, nie zdążyłam z nią jeszcze wyjść. Niedobry smok, marsz do jamy. Wiesz, jak z tym było? To było tak, że ten film wszedł do kin. Ja zdążyłem jeszcze go zobaczyć. 6 bodajże marca. Zamknęli kina po tygodniu chyba grania. I on potem już pojawił się dopiero na platformach. Hej, dzień dobry. Witamy solenizanta. Jak każą prawa ojców, czas, abyś wkroczył w wiek męski. Na kolana, synu, ciśmy. Nie, dzięki. To jest świetna bajka. To jest genialna bajka Pixara. No i tu jakby z tego się... To jest... Bo też to dostałem po Holandzie. W ogóle dostałem kilka różnych drobiazgów, a tutaj dużą rzecz kolejną. Stary mega! Czarodziejska laska! Tata był czarodziejem! Co? Nie, głównym księgowym. To zaklęcie może go przywołać. Na jeden dzień i noc stary do nas wróci! Jak to? Wróci? W sensie do życia wróci? Przecież to niemożliwe. Teraz już tak! Holland i Chris Pratt robił starszego, a u nas Paweł Małoszyński. I no tak, no bo to po tych... Tak przeszło nam przez po postaciach. Wow, a gdzie reszta? Na pewno był trochę wyższy, pamiętam jak dziś. Dałem ciała, no. Cześć. To jest historia takich dwóch braci, nie wiem, troli, coś takiego. Oni tam, świat jest wymyślony tak, że jest jakby świat fantastyczny, czyli tych wszystkich tam krasnoludów, troli, czarodziejów i tak dalej, syren. Ale żyją we współczesnym amerykańskim miasteczku. Mamy tylko 24 godziny, żeby odnaleźć drugie pół ojca. A póki co... Tada! O, w dychę trafiony! Tak wyglądał, jak wracał z roboty! To było też duże wyzwanie, no bo to, co ci mówiłem o tych i nie ma mocnych. Potem jeszcze jakieś dwa zdania powiedziałem w jakimś tam, w Krainie Lodu 2, więc też miałem tak, że sobie wpiszę do CV. Ale cały czas myślałem, kurczę, no jakby fajnie było. Tak wtedy pomyślałem, jakąś taką zagrać dużą rolę w takim Pixarze, bo to takie ładne te bajki są. No i bach, oczywiście się dowiaduję po jakimś czasie, że faktycznie będzie robione. Chyba benzynka wyszła. Przecież pokazuje pełny bak. Ha, tak od 10 lat. Czar wzrostu! Powiększysz kanister, to benzyny w środku też się zrobi więcej.
Bezołowiowa! Nie rozpraszaj mnie, dobra? Pokus! Pokus! Smoku, stej! Stej! Ej, udało się! Kanister jest wielki! I bryka też urosła! Ty też jakoś! Kraina Lodu dzieje się gdzieś tam, kiedyś tam, a to się dzieje... A to się dzieje gdzieś tam dzisiaj. To znaczy w tych realiach, że są samochody, motocykle, smartfony i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fajne, no. Dlaczego idziemy do garażu? Bo jest taka konieczność. Ale ja chcę żyć, bo ja żyję. Żyję jak nie wiem. Matko, kocham cię. To nie są puste słowa. Chcę cię przytulić. Chcę biec po łące. Chciałbym zjeść lody, ale nie, że wkładam do usta, one spływają gardłem, tylko naprawdę zjeść. A takim głosem muszę mówić cały czas i opowiadać w ten sposób, więc to jest jakby... I cały czas jakieś wrzaski, uciekanie, krzyki. No on jest głównie zły albo przestraszony. I to na tym polega. Włączam zdalne sterowanie. Nie! Tak. Nie chcę być sterowany! Ja chcę żyć! Witaj. Znaczy ja może nie będę swojej opinii może wygłaszał, bo to nie o to chodzi też. No, są zupełnie różne wersje, różni aktorzy. Na pewno ta nasza jest późniejsza i nasza jest mniej popularna, bo jednak chyba na Netflixie najwięcej osób to ogląda. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle jedna frakcja to jest w ogóle absolutnie bez dubbingu, no bo to jest taka... te filmy animowane rzadko... Akurat one są w Polsce tolerowane z dubbingiem dosyć mocno. Morty! Rick, gdzie jesteś? Leżę na blacie, Morty! Jesteś niewidzialny i zaraz się na mnie spierdzi? Odwróć ogóra! Myślę, że te dubbingi są całkiem fajne, że nie są, że jakby... Jeżeli ktoś zaczyna oglądać, bo w ogóle ja myślę, że tak na tym polega dubbing, że jeżeli ktoś się przyzwyczaja i łączy głos z twarzą Polski, to już... wchodzi w to i nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli ktoś zna jakąś wersję oryginalną i zawsze czuje ten zgrzyt, że jest trochę inny głos, inny język, wszystko przestaje mu pasować. No, chcę placki z czekoladą! Ja chcę! Ethan, ty już chyba zjadłeś swoją porcję. Jakby powiedział Oliver North, nie przypominam sobie. Czasami jest bardzo grubo, no bo to też jest jakby przyciągające, że to jest takie, nie jest poprawne politycznie i to się ludziom podoba teraz, nie? Że tak jak poprawność polityczna zalewa nas z każdej strony, to nagle takie przejawy tego, że coś jest po bandzie po prostu, jakoś tam ludziom się podoba, nie? Ten święty Mikołaj wygląda mi na niezłego gagatka. Jołza, jołza, boboza! Ja też mam taką swoją koncepcję na podstawie Harry'ego Pottera, że u nas się generalnie nie toleruje filmów z dubbingiem do twarzy, oprócz Harry'ego Pottera. Dlaczego? No bo dorastaliśmy, no ja jestem dzieckiem Harry'ego Pottera, nie, że rosłem razem z nim. Oglądaliśmy te filmy i one zawsze, te postacie mówiły po polsku, po prostu i tyle. No i dla nas to już jest oczywiste, że ten głos to jest ta postać i nikt w ogóle o to nie pyta, jest to okej. Okay. Natomiast jeżeli teraz już... To nie wygląda tak, że żeby pójść na film trzeba iść do kina albo kupić tego VHS-a, tylko po prostu jest to bardziej dostępne. Zresztą też no, w kinach raczej, no nie wiem jak dzieciaki, ale pewnie też częściej chodzą na te filmy z napisami. No to się stało tak, że się porównuje i wiadomo, że ta polska wersja jakby no, jest jakimś rodzajem opracowania. No, nigdy nie będzie taka jak oryginał, ale czasami ma... Ja, tak jak mówiłem, chodzę na te dubbingi Marvela i nawet czasem tam się tyle dzieje, tak dużo się dzieje, że ja się cieszę z tego, że nie muszę gdzieś tam jeszcze... Wtedy dopiero zauważam, że to czytanie odwraca mi uwagę od wielu rzeczy, że można przegapić, które się dzieją na ekranie. Więc to też ma sens. Zależy, co kto lubi po prostu.